do konkursu Najlepiej świadczy nazwa – Lubelski Orzeł Biznesu. To firmy, które rozwijają się bardzo prężnie, dynamicznie, czasem wbrew czy pomimo niesprzyjających okoliczności. To firmy, które w dodatku liczą nie tylko zysk, ale przede wszystkim być może starają się być firmami odpowiedzialnymi społecznie, to znaczy takimi, które dostrzegają wszystko to, co dzieje się dookoła i są na to wrażliwe. Jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony, że to właśnie mnie dzisiaj przypadł zaszczyt Państwa powitać w tej niezwykłej chwili, bo to jubileuszowa 15. gala Orła Biznesu. Jest mi niezmiernie miło, że podczas tej dzisiejszej gali mogę reprezentować marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i zarząd województwa lubelskiego. Bardzo się cieszę, że na terenie województwa lubelskiego jest tyle firm, instytucji i osób, które tak prężnie działają w biznesie. Promują Lubelszczyznę, uzyskują pozytywne, dodatnie wyniki finansowe, współpracują z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Szczególne słowa gratulacji kieruję dla zdobywców tegorocznych lubelskich orłów biznesu. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie dla Państwa wielkim źródłem satysfakcji, a biorąc pod uwagę tytuł, nazwę nagrody, to spowoduje, że dostaną Państwo skrzydeł i będzie inspiracją i motywacją dla dalszych działań, dla rozwoju, realizacji planów, marzeń i zamierzeń. Tytuła konkursu Lubelskiego Orła Biznesu przyznała również medale pracodawców Ziemi Lubelskiej. Pierwszy medal otrzymuje pani Barbara Bieńk, reprezentująca firmę Lift Service. Drugi medal został przyznany panu Radosławowi Janiakowi, reprezentującemu przedsiębiorstwo Apis. Trzeci medal został przyznany bankowi PKO Bank Polski, długoletniemu partnerowi naszego konkursu. Zapraszam na scenę po odbiór nagrody pana Jana Karwańskiego, dyrektora regionu bankowości detalicznej PKO Banku Polskiego w Lublinie. I czwarty medal został przyznany panu Wojciechowi Włodarczykowi, długoletniemu wiceprezesowi związku. Zapraszam. Chciałem podziękować władzom. Proszę mi wybaczyć, że robię to osobiście również panu wojewodzie, panu marszałkowi, panu prezydentowi.